bądź smutna, przypominam zasady i jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o podawane kierunki. Jak się nie odzywam, to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. Polecenia dotyczą najbliższych skrzyżowań, jak będzie inaczej, to powiem. Jeżeli nie będzie możliwa jazda na wprost z jakiegoś powodu, to wcześniej pytaj, w jakim kierunku jedziemy, to wtedy ewentualnie podam kierunek jazdy, tak? A będzie możliwa jazda w lewo, w prawo, to wtedy spytaj, tak? W jakim kierunku jedziemy. O błędach informuję na bieżąco. Egzaminator błędy omawia na koniec egzaminu. My będziemy starać sobie się na bieżąco omawiać te błędy, żeby ewentualnie nam to lepiej do głowy doszło, żebyśmy zapamiętali. Gotowy? No to wyjeżdżamy z portu na Smutnej w Łodzi. Włączamy się do ruchu w prawo i jedziemy. Egzamin kategorii C. Kolejna z przykładowych tras egzaminacyjnych. Polecenie w kierunku Rawy Mazowieckiej czy w kierunku Katowic.
też tak jak widzimy, czy ewentualnie za chwilę bardziej szczegółowo to zobaczymy, na tablicy będzie informacja o kierunku ruchu na Rawę Mazowiecką czy Katowice. Będzie to również skręt w prawo. Na najbliższym skrzyżowaniu w prawo. Przypominam, Zaleja Parku, Wojska Pusta. Zawracając na tym rondzie, ustawić się na lewym pasie, wjechać z lewym kierunkowskazem, później przy wyjeździe zjechać na prawy pas i wyjechać z prawego pasa. Thank you.
ulica Brzezińska przeszła ulicę Wojska Polskiego. Z Wojska Polskiego będziemy skręcać w prawo. I to będzie po skręcie w prawo ulica Strykowska. Zaraz zobaczymy. Czyli z Wojska Polskiego w prawo ulicę Strykowską. Sygnalizator S3 to rewelacyjny sygnalizator, ale ma poważną jedną wadę, a mianowicie krótko się pali. No. I ulica Zagajnikowa powinna
przejść nam w ulicę Sporną. Obserwujemy tutaj sobie znaki. Wyłączać ten kierunkowskaz, jak już wjedziesz na pas, a nie tylko krótka sygnalizacja. W zasadzie wspominałem przy wyjeździe na egzamin, czyli jeżeli nie jest możliwa jazda na wprost, a widzimy na wprost, że mamy zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony, a jest możliwość pojechania w lewo i w prawo, to odpowiednio wcześniej musicie zadać pytanie egzaminatorowi, w którym kierunku jedziemy. Nie jeździmy na pamięć, tak jak z instruktorem wcześniej na przykład jeździliśmy, bo egzaminator może chcieć pojechać w zupełnie innym kierunku. Dlatego pamiętać, to jest dla niego również informacja, że widzicie te znaki z odpowiedniej odległości. Ze Spornej w prawo Wojska Polskiego z powrotem. Żadna podpucha egzaminatora. Przypominam również o tym, że egzaminator nie wydaje sprzecznych z przepisami poleceń. To są mity tworzone przez kursantów, że egzaminator wydał błędne polecenia, a później oblał. To jest najczęściej wynika z niedomówienia, a z mojego doświadczenia najczęściej to wynika z tego, że instruktor w trakcie szkolenia takich poleceń nie wydaje, takich ustaleń między kursantem nie poczynia i później ten kursant bidny na egzaminie myśli, że no skoro się nie odzywa, ustalił, że prosto, to grzeje prosto pod zakaz, tak? I później mówi, że egzaminator mu błędne z przepisami polecenia. Patrzymy w prawe lusterko, co z tramwajem. Tutaj tramwaj nadjeżdżający czysty, czysty przodu ma pierwszeństwo. No tutaj widzimy, że przez źle zaparkowane pojazdy nie da się inaczej, jak nie najechać na tą powierzchnię powietrzną. W takiej sytuacji to nie będzie błędem. My musimy pamiętać o bezpiecznym omijaniu. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Tutaj widzimy dwa przejścia, nic się wokół nie dzieje, nie ma sensu zmniejszać prędkość, tak? Ja już widzę. No, czyli co? Czyli pytanie, tak? No to pytaj. Żeby wiedzieli, tak? Pytaj, tak? Najbliższe skrzyżowanie w lewo czy prawo? W lewo pojedziemy. Tak, to jest wszystko dla was, tak? Nie
nie bać się pytać, ustalone było. Jeżeli nie ma możliwości pojechania na wprost, a widzimy znowu, może na kamerze jeszcze tego nie widać, ale my już z daleka, dawno widzieliśmy, że jest zakaz na wprost pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony DMC. Padło pytanie zadane przez Mateusza, gdzie jedziemy. Wydałem polecenie, że jedziemy na tym skrzyżowaniu w lewo. To będzie z Wojska Polskiego w lewo, w ulicę Franciszkańską. Daleko patrzymy, obserwujemy, jak zbliżamy się do skrzyżowania, to obserwujemy to skrzyżowanie ze względu na szczególną ostrożność i jego okolice, ale również patrzymy za skrzyżowanie, jakie znaki, czy nie pojawiają się jakieś znaki zakazu, które zabraniają jazdy w kierunku na wprost. Teraz popatrz w tej sytuacji, jaki ruch jest sprzeciwka, ile przed nami. I nie ładować się za nimi na skrzyżowanie, bo może okazać się, tak, stajemy przed linią P14, obserwujemy ruch sprzeciwka, jak zacznie ustawać, to wtedy ewentualnie, bo możemy nie zdążyć. Widzimy, jadą cały czas. No, zaczynają się zatrzymywać, mamy zielone. Dzida. My mamy nie 4 metry, dużo więcej. Nie jesteśmy w stanie tak sprawnie i szybko opuścić skrzyżowania jak pojazd osobowy, dlatego trzeba na to również zwrócić uwagę. Było zagrożenie, że moglibyśmy nie opuścić skrzyżowania, czyli w takiej sytuacji czekamy przed wjazdem na skrzyżowanie. Tak, ci opuścili nasz pas ruchu. Możemy jechać. I jedziemy ulicą Franciszkańską. Nie znamy tego skrzyżowania, także nie wiemy, jak to się szybko zmienia. Tak, to było widać, że jak tamci sprzeciwka się zatrzymali, to jeszcze było tego czasu. Ale skoro my to jesteśmy pierwszy raz, nie? To nie wiemy, czy to tak będzie. Dlatego musimy zabezpieczyć się przed tym, żeby później nie utrudnić komuś ruchu. Tutaj też był zakaz prostoczy. W lewo pojedziemy. Z ulicy Franciszkańskiej będziemy skręcać w lewo w ulicę Północną. Mateusz bardzo dobrze zareagował. Tym razem już bez podpowiedzi zauważył wcześniej, spytał, zadał pytanie. Jedziemy w lewo z ulicy Franciszkańskiej w ulicę Północną. Przemyślany ten skręt, bo ten motorowerzysta się zatrzymał, jadący na wprost, czyli w takiej sytuacji tu byłoby przerwanie egzaminu. Egzamin skończyłby się ze względu na wymuszenie pierwszeństwa na pojeździe jadącym z przeciwnego kierunku. Stoimy na środku, tak? Czyli wcześniej, zobacz, obserwujemy tą pieszą, która idzie i przewidujemy taką sytuację. My, powtarzam, nie mamy 4 metrów, tak? Gdybyśmy byli osobówką, okej, byśmy tam zjechali i ten motorowerzysta by sobie, ten na motorowerze, by sobie pojechał normalnie. Zwracam uwagę, że ręce obie trzymamy na kierownicy. To jest błąd. Pokaż prawidłową pozycję trzymania rąk na kierownicy. No, trochę niżej, tak, za 15 trzecia, tak. A pokaż teraz nieprawidłową. Dawaj. No, na kolanie, tak? Bo na kolanie se często trzymasz. O tak, to jest nieprawidłowo. Kolejny błąd. Oczywiście my kontynuujemy sobie tutaj egzamin wewnętrzny. Mimo, że wynik jest negatywny ze względu na wymuszenie pierwszeństwa, myślę, że Mateusz wyciągnie wnioski i już na
egzaminie państwowym będzie po takiej sytuacji pamiętał, jak również ci, którzy będą oglądali ten film, będą na to zwrócą uwagę, że jednak gabaryt naszego pojazdu, a jak jeszcze to będzie później z przyczepą zestaw, to tym bardziej trzeba takie sytuacje z tymi pieszymi, jak skręcamy w lewo na zielonym, przewidzieć, tak, że oni idą i że oni mogą ten ruch nasz zatrzymać. Będziemy jechać drogą z pierwszeństwa. Do odwołania, do wydania kolejnego polecenia będziemy jechać drogą z pierwszeństwa. Zatrzymanie ma nastąpić zgodnie z przepisami. Zawracanie z infrastrukturą, z wykorzystaniem wstecznego biegu i infrastruktury po prawej stronie.
często powoduje błąd niepamiętanego od kierunku wskazówki. I teraz skręcimy w prawo, czyli z ulicy Telefonicznej w ulicę Doły. Nie kombinować z tym odjeżdżaniem, nie kombinować, tylko jechać wolniej, nie gonić tak. Nie ma żadnych odjeżdżań od krawędzi. To nie jest 150 metrów auto. No i co tutaj? Błąd mamy. No, dokładnie. I na wysokości tego drzewa po prawej stronie zatrzymujemy się zgodnie z przepisami. Pierwsze, po co kierunkowskaz? Zaciągnąć ręczny, chwilę musimy pogadać na ten temat. Po drugie, jeżeli nadal byłby wynik pozytywny, to w tym momencie za chwilę będziemy skręcać w Smutną, jechać do Wordu, egzaminator przerwałby ci egzamin ze względu na to, że nie panujesz nad pojazdem, jeździsz po krawężnikach. No. Druga sprawa, że kierunkowskaz używamy przy zatrzymaniu wtedy, jeżeli zjeżdżamy z drogi, tak, na inną część, tak, na przykład na pobocze, ale w przypadku, gdy zatrzymanie następuje na tym samym pasie ruchu, bez kierunkowskazu to się odbywa, tak? No, pamiętać o tym i nie panikować, to nie jest hamowanie awaryjne, ja nie powiedziałem, żebyśmy się już zatrzymali, tylko podałem punkt, drzewo i to jest takie zatrzymanie jak przed sygnalizatorem, jak przed linią zatrzymania ze względu na znak stop i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli możliwe, kontynuujemy jazdę. Teraz też bez kierunkowskazu. No, skoro nie będziemy zmieniać paseru, to bez kierunkowskazu. Pamiętaj, że jesteśmy włączającym do ruchu, czyli nie możemy utrudnić innym. Tutaj my praktycznie zajmujemy cały pas ruchu, czyli jakikolwiek odjazd. Coś wystaje, coś omijamy, coś wyprzedzamy, kogoś wyprzedzamy. To po prostu kierunkowskaz musi być. W prawo pójdziemy. Z ulicy Doły, w prawo, w ulicę Smutną. Czyli pamiętamy o tym, że to hamowanie do zatrzymania może być na ostatniej prostej do Wordu. No i żeby nie odwalić numeru, najechanie na krawężnik. No tak, omijamy kierunkowskaz przy powrocie. Kierunkowskaz. Pamiętaj, żeby ten kierunkowskaz odpowiednio długo pracował. Bo też częstym waszym błędem jest to, że włączacie go bardzo krótko, na raz, tak? Czy zmienić kierunek, czy zmienić pas ruchu, jak zajmiemy odpowiedni pas ruchu, wtedy ewentualnie wrócić. No i tutaj już będziemy wjeżdżać, będziemy skręcać w lewo do Wordu i byśmy kończyli egzamin. Jest szansa, żeby go w następnej próbie, pojechać w sposób prawidłowy, tutaj będziemy zawracać tak jak przeciwko, tak? A to byśmy już normalnie wjeżdżali, skręcali w lewo i wjeżdżali do Wordu, kończyli egzamin, tak? I my sobie zawrócimy, chwilę staniemy. Zatrzymamy się. Tutaj wyjedźmy, tak się zatrzymamy. Czyli podsumowanie, błąd z tymi rękoma, pamiętać o tym, tak? Dwie ręce na kierownicy, nie jedna, błąd z tą jazdą, nie przy prawej, tam zbyt długo było, tak? Czekałem, przejechaliśmy od jednego skrzyżowania do drugiego, wtedy dopiero powiedziałem o błędzie, powinieneś tam zmienić. Błąd przy tym skręcie, który spowodował wymuszenie pierwszeństwa na jadącym motorowerem, bo musiał się zatrzymać i kombinował, tak? No błąd tutaj przy tym
hamowaniu do zatrzymania we wskazanym miejscu, bo raz, że kierunkowskaz, dwa, że najechanie na krawężnik. Wyciągnąć wnioski, następnym razem na pewno będzie ok. Ale ogólnie wrażenie nie jest najgorsze. Tak? Nie ma jakiegoś szału, ale wrażenie jest nie najgorsze. Jak się skoncentrujesz, wyciągniesz błędy, wnioski z błędów popełnionych, to na pewno będzie okej.